Podjeżdżamy pod Króla Złotego z Królową. Jak możecie zauważyć, dzisiaj usługuję Postiemu przez cały dzień. To się bardzo źle skończy. Mam już dość tego odcinka. Proszę pana, ten samochód został specjalnie dla pana dzisiaj w miarę posprzątany. W okolicach godziny 15 stylistka mi pomoże dobrać jakieś ubrania na randkę, na którą o 16 idę z Michałem Popiołkiem, obiecaną z odcinka ze zemsty. Gotowy? Gotowa. A teraz możesz nas zabrać do Serenady. To moja ulubiona galeria handlowa z ulubioną pizzą, którą myślę, że sobie zamówimy od razu. Tak jest! Od tego momentu, kiedykolwiek podczas tego dnia się do ciebie zwrócę, ty odpowiadając mi kończysz zdanie: tak, czwarty królu. Zrozumiałeś? Tak, czwarty królu. Chciałbym, żebyś ty się przebrał w coś takiego, co mnie rozbawi. Możesz się przebrać za jakąś postać. Co by sobie czwarty król życzył? Ja mogę sobie coś wybrać, czwarty królu? Możesz sobie coś wybrać, ale masz budżet 30 zł. To ja chcę pizzę z salami i pomidorkami koktajlowymi. I do tego kawę mrożoną z lodami. Ja poproszę margaritę i to wszystko dla mojego czwartego króla i jego przyjaciół przyszło picie. Uważam, że powinieneś spróbować, czy nie jest zatrute. Poczekajmy minutę i ci powiem, czy jest zatrute, czy nie. Dobra. Im też sprawdź. Nie ma problemu. Już ci sprawdzam, Fifi. Jak? Nie wiem, czekaj. Kurczę. Coś tam... Coś jakby chwycało. Nie, jest git. Już, poczekaj, panie. Bardzo dobrego. Uważam, że powinienem założyć. Nie ma problemu. Ja dziękuję, nie musisz. Nie, nie, ja myślę, że nalegam. Łano, co ty robisz? Wystarczy, że sobie mieszałem, królu. Jeszcze mieszaj. Jeszcze pomieszaj. Dobra, dobra. Już sobie dam radę. Spróbujesz każdy 30 tutaj. Już próbuję. Nie, dobry jest. Mhm. Dużo? Lej, lej. Mamy 107 zł, 70 zł kredytu. Także ureguluj to za pieniądze firmy Mortalcio. Widzimy się, jak ureguluję z firmy Mortalcio Industries. Co pan sobie życzy teraz, czwarty królu? Jesteśmy przy parkingu, także bardzo bym chciał, żebyś mi załatwił kawkę jakąś tam. Ale nie będę tam z tobą szedł, bo mi się nie chce. To ja poproszę panią o najdroższe frappuccino. Dobra, to co, tak 13.15 z powrotem. 10 minut na misję od króla. Zawsze gotowy na taki challenge. Czy ja mogę za hajs firmowy kupić kawkę sobie? Możesz, ale najmniejszą. Dobrze. Może jak się tam jest kurczaka pod Starbucksem. Dzisiaj króle to jest litosny. Jestem skończony. Najdroższe frappuccino, jakie macie, największe, najdroższe, bo tutaj mój czwarty król czeka i muszę mu zrobić zamówienie. A dla mnie będzie biała czekolada frappuccino najmniejsze, bo mi nie pozwolił na nic większego. Bardzo dziękuję. I na jak miała? No to niech pani napisze na 1/4 król, a na tym biała czekolada Alfred. O nie. Dzwoni król. Nie odbieraj, nie odbieraj, on znowu coś muszę wymyśli. Nie, muszę, nie odbieraj. Tak, królu? Z powodu niewywiązania się z zakresu czasowego, będziesz srogo ukarany, już mam nawet pomysł jak. Ja tutaj mam niespodziankę dla szefa. No dobra, zobaczymy. Cztery król? O tak, to dla nas. Cztery król. Proszę zobaczyć, jak ładnie pani Starbucks się podpisała. Dobra, zrobimy tak, bo mieli wykonać dwa zadania, ale jako że się powiedzmy w miarę spisałeś, to dam ci wylosować. Chcesz to? Że musisz iść zrobić sobie foto z 5 widzami, ale możesz porozumiewać się z nimi tylko i wyłącznie tekstem piosenki Bang. Mordo! My to takie bandzi tylko dla młodziaków. Mordo! No, dzięki. I nie stoję tutaj sama. No, dzisiaj w klubie będzie bang. Aj, zrobiłem już 5, się porozumiałem, tylko nie wiedziałem, co mówić za bardzo. Meetup 2012. Zapraszam. Kochani, przyjechaliśmy tutaj, przy wypożyczalni kostiumów. Naszym celem jest wreszcie wyglądać stosownie do dzisiejszego dnia. Ej, jak słyszysz w ciągu dzisiejszego dnia swoje imię, to musisz tańczyć kurczak dance. Patryk. Dzień dobry. Wybieraj, królu. Oficjalna koronacja. Zielony. Poziom odklejenia z leveli wyżej. Ile to? Patryk. O. Królu, ja wrócę później, dobra? Idę ogarniać twoje rzeczy. Król do ciebie idzie. Ja idę ogarniać pańskie rzeczy, dobrze? Dobrze. Ja wrócę później.
później. Do widzenia. To ja czekam na górze. Dobra, dziękujemy, do widzenia. To ja czekam pod samochodem. Wiesz, co jest najlepsze? Że ja nie muszę otwierać drzwi, żeby wejść do samochodu. Ja też. Super to jest. To za okazję. Kawalerski wieczór. Jutro się żenię. Udało się! I tu umiesz fuzjować jonowo. Ja się cofnę w czasie, aż on się nie urodził. Uuu, jestem złym królem! Abrakadabra! A ty nie czarodziejem, czekaj. Wskazuję cię na jazdę do domu. Kochani, nasz czwarty król pojechał. Chodźcie ze mną. Ile mam na was czekać, widzicie? To ja. Znacie moją tożsamość, wam mogę zaufać. I dobrze, bo chłopie, jest 35 stopni dzisiaj. My się zaraz całe utopię, więc nie podawajcie tego nigdzie dalej. Ale to tak, to naprawdę ja. Jak wiemy, król Postirol IV poleciał teraz kupić sobie prywatnym helikopterem, kupić strój na randkę dzisiejszą, którą ja muszę przygotować. No ale wiadomo, przed taką poważną randką trzeba się wypięknić. Ja za to zrobię mu domowe spa, tak jak sobie czwarty król Postirol zażyczył. Dlatego widzowie, let's go. Zero zmęczenia. Ej, zajebiście wygląda. Zróbmy mu kąpiel. Woda musi być w sam raz. Musi być nie gorąca, więc tak. Szampan leje na łeb. Dobra, starczy. O, to jest król. Jest. Co? Starczy tego. Ty nie jesteś królem, ty nie wiesz, ja jestem z jego sługą od lat. Ja wiem, ile król sobie życzy. No. Sól dobrze działa na cerę. Potwierdzone są fakty. Widzisz to? Babeczka. Ale nie, chłopie, my dostaliśmy ostatnio prezent od najlepszych kul kąpielowych na świecie. Ja mu wrzucę takiego lizaka całego, żeby się świecił. To jest w kolorach królewskich. Dodatkowo mamy dwie maseczki dla naszego pana, żeby wybrał sobie, którą maseczkę woli. Tak wyglądam teraz. A ja w międzyczasie wszystko tu przygotuję, w mgnieniu oka. Gotowe! Wy to widzieliście w slow-mo oczywiście, patrz. Teraz czekamy na czwartego króla, ale przez to, że jestem flaszem, może mi szybko minąć czas. Idealnie. Zapraszam. Czerwony dywan. Król musi być gotowy na swoją randkę. I jak widzicie, król chodzi tylko w najlepszych ciuchach. Immortal wear. Zapraszam na górę. Potrzebuję, żeby mi ktoś podał telefon, żebym tam wszedł na hashtag mortalcie na Twitterze i zobaczył, co moja psiapsi pisze, patka. Uuu! Czemu woda nie jest kolorowa? Chciałem, żebyś sobie sam wrzucił bardzo bogatą, złotą bombę wodną. Fajne, królewskie takie. A co to jakieś farfocle? To nie są farfocle, tylko sól morska. Złote. Robisz mi kolor włosów, żebym nie miał takiego brudnego zielonego. Korona ci z głowy nie spadnie, a jednak tak mówili cały czas. Zaraz ci kurwa spodenki tobie sfalczą, chłopie. Czemu nie mówicie? I maseczkę też będziesz mi robić? Wyglądasz bosko. Jak ciężki król. Chce król się przebrać? Tak, proszę, abyście wyszli. Pyk, pyk, proszę, wyprosimy pana. Już! Już! Proszę o zapukanie, jak pan będzie gotowy. Obserwuję cię cały czas, żebyś mi nie wchodził tu. Król jest gotowy. Sprawdź, czy nie jest za ciepła albo za zimna. Nie wiem, jaki jest idealny stan wody dla pana. Czy poważny pan Postirol sobie życzy misia koale, czy słodką pandziulę? Misia koale. Z
zgłodniałem. Nie ma ani bambusów. Ale masz winogrona. O tak. Mógłbyś je umyć i przynieść i mi nakarmić nimi. To tak jest. Tylko szybko, Flash. Patrz to. Znaczy właśnie nie patrz. Pan się czegoś wystraszył, że taka jest woda? No co ty tej? To nie? Nie. Wyparzę. Dobra. Lepiej? Spaliłeś co? Nie wiem, ty spaliłeś jak spalenizna. Przepraszam. Trzeba zmienić maseczkę. Ale wygląda na ten piękny. Trzeba przemyć twarz. Smaruj. Zachol też. No właśnie, nie pomijaj najważniejszego. Co? To masaż twarzy tajski. Teraz trzeba to zmyć. Król się utopił. Zimne. Przepraszam, ciepła woda się skończyła. Król zapomniał zapłacić rachunku. Nieprawda. Ale teraz czas na słodką pandziulę. Widzisz mnie? Co? To jest taki... To jest ta pierwsza farba. Green Jupiter. Ona się serio tak nazywa. Mars. Zała farbowana woda. Leci p***ki z tego. Panie królu, trzeba poczekać 10 minut, aż to się zafarbuje. A pokaż nas jak mortalczy na Twitterze. Idę, królu. Zmywamy. Dobrze. Mogę się przebrać z kostiumu Flasha? Dobra. Więc kochani, znikam, ale czuję, że Patryk do was wróci. Ara, ara, uwu, baka. Królu Złoty, wróciłem! Trzeba zmyć włosy. Ej, bo to zimne! O, królu, ale włosy piękne. Królu, winogrodko. Koko. Somebody wants to be. Piękny okaz króla. Jak wyglądam? Jak król. Ooo! Wróciłem! Tam, tam. Ja czwartym jestem. Nie jeszcze już mercem, bo w multipli dla mnie miejsce. Flash biegnie na zakupy. A co potrzeba? Przepis jakiś na schabowy kotlet z, ale z sosem czosnkowym. Tak jest! Idę na zakupy. Mizeria gotowa. Gdzie mizeria gotowa? Tu masz na promocję jeszcze. Jezus, tak. Ziemniaki, pyk, ugotowane. Tu masz z rozmaryną. Teraz to główne danie trzeba zrobić naprawdę. O, ty, weź sobie za kurczaki. Chłopie, to jest król. Kupiliśmy już wszystko i spieszymy się do domu. Let's go. Dobra, lecimy tu. Wszystko jest gotowe dla naszego czwartego króla i teraz robimy najlepsze kotleciki pożarskie na świecie. Drugie jajko rozbić, oddzielić żółtko od białka, żółtko przełożyć do innego naczynia, odstawić. O, ale ładnie pachnie, co? Krótko z tymi kurczakami. Bułka tarta. 200 gram, 200 gram. 20. No. Kładaj, chłopie. Zrobiliśmy w termomiksie z ziemniaczki. Good, good. Bo to jest prawie gotowe. Dobra, pipi. Rób to, a ja idę robić stół. Git? Git. Okazało się, że odpaliłem same światło zamiast piekarnika, ale gówno, Jezus, daję to do mikrofali. Dobra, kochani, Fifi mi tu pomaga. Na razie to wygląda tak, tak. Stół wygląda tak. Jest git. Jak jest zrobiona przez sklep? Mizeria. No jadą lepsze, nie? Ale nie ma tragedii? Nie ma tragedii. Dobra, nie. Ziemniaki też gotowe. Mięso sami robiliśmy. I sos czosnkowy też sami robiliśmy. Dobra, chłopie, już będą git. Królu! Idzie król posterior czwarty na randkę. Królu, zapraszam. Białe krzesło, więc proszę. I idę po twoją partnerkę dzisiejszego wieczoru. Oto partnerka naszego króla, jegomości, Alana Postirola czwartego. Dzień dobry. Wybranko naszego króla. Zapraszamy do środka. Dziękuję bardzo. Kurde, jaki zapach piękny. O, witam. Nie musiałaś. Nie musiałaś. Proszę bardzo. Ale dziękuję. Zajmij się tym. Ej, jak się czujesz, maleńka?
tobie jak najlepiej. Skoro masz takie piękną klawę? Kupiłem specjalnie dla ciebie. Przepraszam, że przerywam. Mogę? Dzisiaj z okazji... Dobry rocznik. Włoskiego kelnera ci załatwiłem. Z okazji wybrania ciebie jako nowej partnerki naszego króla Postirola IV. Dzisiaj król sobie zażyczył polskie danie. Zapodam wam kotleciki pożarne. Brzmi wybornie. Najpierw damy. Tak mnie król poprosił. Trochę mniejsza, jesteś drobniejsza. Dla króla mamy większy kawałek, większe ziemniaczki. Wszystko XL. Taki jaki jest król. Sprawdź, czy to nie jest okruta. Dobrze wypieczone przez naszego szefa kuchni, czyli przeze mnie. O, ale ciepło. Co to za zachowanie było? To w ogóle nie jest niedopuszczalne, ale on jest... Okej, okay. Mam tam ty. Tak. Wybaczę to. Dobra. Je tak szybko, jakby nie miał co jeść. Nie daję mu zaszaleć, żeby się chłopacz na nie rozbestwił. Ja chciałem ze złej karawki się napić, przepraszam. Jeszcze macie sos trzaskowy, nie zapominajcie. O, zrobiłem! Top! Zrobiłeś? Dobra. Tak. Opowiadaj jakieś kawały. Jasiu, nie pujaj tatusia. Jasiu, ile razy mam mówić? Nie po to ta... Szkoda, że widzowie nie słyszeli żartów. No, szkoda. Jeszcze tylko zadbaj o ten napój bąbelkowy, ciemny, z lodem i możesz mieć chwilę przerwy. Dobrze. Pokazać ci, jak go dzisiaj tresowałem? Jak? Tylko poczekam, aż to odłożę, bo mnie udaje. Okej. Okay. Pokaż, czego się dzisiaj nauczyliśmy, Patryk. Wyborne. Ale tańce tutaj macie? Mogę odejść od tego stołu? Na chwilkę tak. Weźmiemy cię, jakby było jakaś niedogodność. Dziękuję. Co ty robisz, k***a? Pomyliłem picie, przepraszam. Następnym razem to się nie zdarzy. Widzisz te gwiazdy? Ja też nie, ale wiedz, że przy tobie to ch***a. Kurde, strasznie zmęczona jestem, ale bym się gdzieś położyła. Chciałabyś na przykład dostać masaż stópek? O, akurat dobrze by mi to zrobiło. Tak jest? Masaż stópek. Ej! Nie! Wszystko. Ej, nie złapaj tam. Nie będziesz tak traktowana. Zabieram cię stąd, jedziemy do hotelu. Ale tego dowiecie się jutro w przedziale od 19 do 24.